Proszę Państwa, no jeszcze nic się nie zaczęło, a już się skończyło, to właściwie nie skończyło się, ale się zawiesiło, bo sprytny Rysio, czyli pan Ryszard Petru, herszt nowoczesnej, odgrażał się i wzywał lud Polaków, rodaków do tego, żeby murem, zanim stanęli 11 stycznia, a tu 11 stycznia wszystko spaliło na panewce, pan Rysio podkulił pod siebie ogon i nawet się wycofał z jednolitego frontu opozycyjnego, zjednoczonej opozycji, czego tam nie mogła darować Schetynie Grzegorzowi pani Schöring-Wielgus, która go skrytykowała, że to on tam łamie zjednoczony front opozycyjny, Volksfront opozycyjny, łamie przeciwko znienawidzonemu faszyzmowi. No teraz będą się mnożyć takie wzajemne oskarżenia, kto ten Volksfront złamał, ale widocznie panu Rysiowi ktoś starszy i mądrzejszy powiedział: ty, Rysiu, ty słuchaj, my nie po to, żeśmy tu cię zrobili z ciebie człowieka, żebyś ty tutaj jakieś kompromisy zawierał. Ty masz teraz się słuchać, zwłaszcza, że się swajdałeś, puściłeś bąka, no to teraz troszeczkę przybastuj, bo jeszcze ci zrobią koło pióra, tam nie dojść, że żona ci mebl, te rzeczy wystawi na klatkę schodową, to jeszcze będziesz miał tu odwiedziny o 6 rano CBA, czy tam kogoś, czy ABW. No więc pan Rysio najwyraźniej, nie wiem jak tam panienki przekonał, żeby przestały własnymi piersiami i pupkami tamować dostęp faszyzmowi do świątyni prawotwórstwa naszego, naszej młodej demokracji. No i został w rezultacie tylko Schetino ze swoją trzutką przy blokowaniu sejmowej mównicy, ale widocznie coś się przez noc przekonany został i Schetino do tego. Proszę Państwa, można te także dzisiaj, już 12 stycznia, widać, że żadnego tutaj dramatycznego zwrotu akcji nie będzie, tylko Schetino zawiesił protest nawet Platformy Obywatelskiej. Sala plenarna Sejmu opustoszała, teraz tam będą szorować, sprzątać, wykazać, wykurzać, bo to przecież tyle tam się nagromadziło tych miazmatów. No więc trzeba te uroki wszystkie odczynić, ale pan marszałek Kuchciński na 25 dopiero zwołał, wyznaczył posiedzenie Sejmu. Najwyraźniej wszyscy czekają na inauguracyjne przemówienie Donalda Trumpa, a tam w Ameryce właśnie dzisiaj odebrałem kilka takich informacji od moich honorable correspondents, że tam wojna się nasila, no jakieś straszliwe haki na Trumpa, tam za pośrednictwem agenta wywiadu brytyjskiego, co tam on wyczyniał, jakieś figielki, fikołki w ruskim hotelu. No, proszę Państwa, to rzeczywiście, Trump oczywiście to zdementował, no i tam ofuknął tego dziennikarza, no ale to widać wyraźnie, że jest sytuacja podobna do tej, jaka była z prezydentem Nixonem, który miał przeciwko sobie wszystkie niezależne media głównego nurtu, no ale w jego przypadku to mu tam aferę Watergate wykombinowali, no i musiał odejść z funkcji, ale może się skończyć nawet gorzej, tak jak w przypadku prezydenta Kennedy'ego, który został odstrzelony. No mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo to by oznaczało, to by mogło oznaczać, że Stany Zjednoczone się pogrążą, że tak powiem, w poważnym konflikcie. No ale co Stany Zjednoczone, nie martwmy się o Stany Zjednoczone, martwmy się o siebie. W oczekiwaniu na inauguracyjne przemówienie Donalda Trumpa wszyscy wzięli sobie na wstrzymanie i przypuszczam, że Schetino też dostał
od swoich tam zwierzchników. Wy, Schetino, się wstrzymajcie teraz z protestami, zawieście te protesty, bo nie wiadomo, czy tu się wszystko nie skawali, a my na razie musimy przeczekać, poczekać, co tam ustalą starsi i mądrzejsi z Amerykanami, z Donaldem Trumpem i tak dalej. Widać wyraźnie, no i skoro tak, no to trzeba było zawiesić protest. Protest jest zawieszony, więc wojna się nie skończyła. To jest tylko chwilowy rozejm. Pan przewodniczący Broniarz w związku z podpisaniem przez prezydenta ustawy o reformie edukacyjnej już tam szykuje strajk nauczycieli ogólnopolski. No zobaczymy, jak tam, co to pedagodzy będą tutaj demonstrować przeciwko gimnazjum, żeby było śmieszniej. To ten sam pan Broniarz kiedyś gimnazja namiętnie zwalczał, ale to było na innym etapie, kiedy obowiązywały inne mądrości. Widać, że pan Broniarz kica tak, jak mu tam zagra starszy i mądrzejszy. Proszę Państwa, a jeszcze wczoraj, kiedy trwał ten protest w Sejmie, tam Schetino się srożył, że nie odstąpi, nie ustąpi faszyzmowi, no to przed Sejmem się zebrała konfidencja i obywatele Rzeczypospolitej z jakimś matematykiem, to chyba jego miał na myśli Jan Kochanowski, kiedy pisał fraszkę na matematyka, że ziemię pomierzył i głębokie morze i tak dalej, a nie wie, że ma kurwę w domu. No proszę Państwa, jeśli nic dziwnego, że się bierze za obronę demokracji, widocznie tam w Dodonu, to już tam ciężko mu wejść, nawet nie mówiąc już o Alkowie, ale no mniejsza o to. Tak, z matematykami są kłopoty, ale nie tylko z matematykami, bo tam i drugi matematyk był obecny, ten, co tak dobrze liczył faktury, mam na myśli pana Kijowskiego, który z niezmąconym spokojem tam miedziane czoło wystawiał w obronie demokracji, a towarzyszyli mu, asystowali mu pan poseł Stefan Niesiołowski i fartuszkowy strategos, pan Janusz Onyszkiewicz, troszeczkę schowany tak z tyłu, ale widać było, jak się tam uśmiecha, ząbki suszy do pana Kijowskiego. No, to jest pewna różnica, bo o ile pan poseł Stefan Niesiołowski uzyskał sądowy certyfikat, że stwierdzający, że nie ma żadnych ubeckich protektorów, no to pan Janusz Onyszkiewicz takiego certyfikatu jeszcze nie uzyskał. Także widać wyraźnie, że tutaj czyjaś mocna ręka zarówno posła Niesiołowskiego, jak i pana Janusza Onyszkiewicza tam koło pióra pana Kijowskiego przywiodła, żeby mu asystowali. No ciekawe, co to za mocna ręka tak tutaj wwodzi za nos takich dygnitarzy, umiłowanych przywódców, byłego ministra obrony, byłego wicemarszałka Sejmu. No, widzicie Państwo, tutaj teorie spiskowe się sprawdzają, ale mniejsza z tym, widać wyraźnie, że wojna została chwilowo zawieszona, jest zawieszenie broni, wszyscy czekamy na to, co się stanie po 20 stycznia, no a tymczasem na Newie już cumuje krążownik Aurora. Właśnie CBA opublikowała podsłuchane fragmenty rozmów pana Piniora ze swoim asystentem, panem Wardęgą. No i z tych rozmów wynika niedwuznacznie, że jednak pan Józef Pinior tam coś kombinował, że tak powiem, z panem Wardęgą. No i tam we wszystkich ministerstwach tak się przechwalał, jakie to wpływy ma polityczne we wszystkich ministerstwach. No ciekaw jestem, co teraz zrobi pan Borusewicz, co teraz zrobi pan Wujec, gdzie tu Wylizuch, Felczak, gdzie tu
pyta poeta retorycznie, no teraz powinni dopiero pana Piniora bronić, bo wtedy, kiedy jeszcze pielgrzymki do Wrocławia wyruszały, żeby zobaczyć, jak wygląda człowiek niewinny o nieposzlakowanej uczciwości, no to teraz będą pewnie pielgrzymki do pana wójca pielgrzymowały, żeby zobaczyć, jak wygląda cymbał, który wierzy zapewnieniom różnych gazet wyborczych. No, widać wyraźnie, że pan wujec, to ja zawsze mówiłem, że to jest taki biłgorajski chłop opętany przez Żydów, no ale jak daleko sięgają granice tego opętania, trzeba by tu na konsultację wezwać Nergala, który właśnie dostał paszport polityki i z tej okazji z jakąś diabliczką taką uroczą się pokazał. Już widać wyraźnie, że te takie z poprzednimi celebrytkami już tylko w niepamięć odeszły wszystkie romanse. No ciekaw jestem, co z tego związku delegata Belzebuba na województwo pomorskie z tą diabliczką się urodzi. Być może jakiś diabołek, bo to jest aniołek i diabołek. No będziemy, no, tak jak Rosemary Baby, to zobaczymy. W Polański jeszcze może zdąży film nakręcić na ten temat, no z Nergalem w roli głównej. O, to by Polska dopiero urosła w siłę, a filmowcy żyliby dostatniej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy film Powidoki Andrzeja Wajdy, nieboszczyka, no w ogóle nie został zakwalifikowany do Oscara, co szalenie zirytowało pana Bogusława Lindę. No teraz tam już jest lansowany na każdym przystanku autobusowym tutaj tego. No trzeba jakoś mu wynagrodzić te wszystkie cierpienia. Proszę państwa, więc widzimy, że sprawy wchodzą, że tak powiem, już z takiego politycznego diapazonu schodzą do poziomu prokuratorsko-bezpieczniackiego. No i pani Kępa się odgraża, że surowa odpowiedzialność, to zresztą pan prezes Kaczyński w swoim przemówieniu wspominał, że to odpowiedzialność nie tylko polityczna, ale i prawna tych, co prawo złamali. Proszę państwa, widać wyraźnie, że pan prezes Kaczyński sprytnie, jako wirtuos intrygi, wykorzystał sytuację niepewności naszej złotej pani i innych tutaj starszych i mądrzejszych do zastosowania, wzorem generała Jaruzelskiego, taktyki porozumienia i walki. Generał Jaruzelski w stanie wojennym proklamował linię porozumienia i walki, porozumienia z taką konstruktywną częścią opozycji. No to właśnie pan prezes Kaczyński z konstruktywną częścią opozycji się porozumiał, a z tą drugą to tylko walka, co w stanie wojennym oznaczało rozmaite skomplikowane formy prześladowań. No w tym przypadku to nie, ale no widać wyraźnie, że taktyka porozumienia i walki, jak w 80-tych latach dawała rezultaty, no to dlaczegoż by miała nie dać rezultatów teraz? W rezultacie opozycja jest podzielona, targają no nią potępieńcze swary, ale kiedy zabrzmi trąbka złota, to znowu się zjednoczy przeciwko znienawidzonemu faszyzmowi. I znowu piękne, pulchne posłanki Nowoczesnej i posągowa pani Kidawa-Błońska własną piersią i własnymi pupkami będą tamować przystęp znienawidzonemu faszyzmowi do świątyni prawodawstwa naszego na sali plenarnej Sejmu. W każdym razie jest jedno, jest pewne. Pan redaktor Michnik nam nowej cywilizacji na tacy nie podaruje. To jest za cienki bolek. Nawet bolek też by nie podarował, a co dopiero za cienki, prawda? Jak można się chwalić, jak minister spraw zagranicznych Polski, która jest sojusznikiem amerykańskim, na Amerykę liczy w różnych sprawach, jak może się chwalić, że z ekipą kandydata na prezydenta, który w dodatku wygrał, nie miał żadnych kontaktów. No po prostu to mi się nie mieści w głowie.